Witam serdecznie chłopaków z Przemyśla, Podkarpacia, Zibity. Wariacie. Skąd to wiedziałeś? Z filmiku. Dobrze, świetnie. Jesteście po dwóch meczach, nie udało się wygrać, ale przecież najważniejsze szkolić się, piąć się do góry. Powiedz parę słów o swoich występach. Czego ci jeszcze brakuje, czego drużynie brakuje do wygrania z innymi zespołami tutaj na turnieju? No na pewno brakuje tego, że nie ćwiczyliśmy jeszcze obrony tak dużo. Nie wiedzą, co to jeszcze zasłona. Na pewno jeszcze kozłowanie musimy poćwiczyć, bo bardzo dużo tracimy piłek kozując. Musimy na pewno jeszcze ogólnie poćwiczyć atakę i obronę. Atak i obronę. Świetna wypowiedź. Odpowiada ci niski kosz albo normalnie wysoki? Na wysokim fajnie się grało, na niskim lepiej trochę się grało. Ale tak to ogólnie na niższych koszach się lepiej gra. Parę słów ty o tym meczu, bo tam chyba ciężko cię przestawić w obronie, nie? No ciężko niestety, ale dobrze zagraliśmy ten mecz, lepszy na pewno niż ten pierwszy. Jest dobrze, musimy na pewno poprawić obronę, punkty i rzuty na pewno, bo nam coś nie idzie po prostu. Ale też byliście zmęczeni, o który dzisiaj wstaliście, żeby dojechać do Wieliczki? No ja wstałem na przykład o 5.30, musiałem dojść, jeszcze mama mi kupywała tam rzeczy, wyjechaliśmy około 7.40, no i dojechaliśmy około 11.30, poszliśmy od razu i nie mieliśmy tak dużo sił. To możesz pozdrowić mamusię. No to pozdrawiam mamę i tatę i kocham mamę. I tatę też. No i super. Pierwszy raz jesteś tutaj w Wieliczce na turnieju? Tak, niestety, ale tak. Jak ci się tutaj podoba obiekt i w ogóle wszystko? Fajnie jest. Poobserwowałeś już trochę drużyn, albo nie miałeś czasu, tylko po prostu szatnia, granie, szatnia? No, tak. Co zamierzasz dzisiaj robić wieczorem? Z kolegą zagrać w gierkę Nic, tylko zagry w gierkę. A ty kogo chciałbyś pozdrowić? Na pewno kochanych rodziców, nie? Chciałbym pozdrowić mojego brata Adasia, rodziców i psa. Dobrze, a jak tam żyjecie z chłopakami z Przemyśla, druga drużyna Niedźwiadki? Kumplujecie się tam, gracie? Tak, kumplujemy się raczej. Będzie dobra kadra za 2 lata? Będzie, oczywiście. Chodzicie na mecze pierwszej ligi Niedźwiadków? Tak, codziennie. Znaczy, na co jest mecz, to chodzimy. Hala pełna? Pełna. Teraz macie pierwszą ligę, to jest co oglądać, nie? No. A co powiecie o swoim trenerze, o panu Krzysztofie Mot? Trener Mot jest bardzo dobrze wyszkolony, jest bardzo dobry i na pewno jest bardzo dobry w ostatnich sekundach meczu na różne rozgrywki. Ale to jeszcze denerwował, nie? Na sędziów. Dlaczego? No bo jakiś chłopak z Wałbrzycha podstawił nogę Krzychowi i trener się zdenerwował i musiał rzucić parę słów. Ale ja myślę, że to było w ferworze walki i słuchajcie, tu nikt nie robi nic celowo, wszyscy się bawią koszykówką i tak ma być. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Komu kibicujesz NBA? NBA, oczywiście, że Los Angeles Lakers. W Polsce? Legia Warszawa. To pokaż L. To Grujec jest za Legią. A kto jest swoim idolem? Dariusz Wyka. A w reprezentacji Polski? Barcelonowski chyba. Nie, jaką miał? No. Mateusz Ponitka. A NBA? Lakers. A Euroliga? Też Legia. A co Amerykanie zrobili, że tak słabo w tej na Mistrzostwach Świata? Nie wiem. Byłeś na Mistrzostwach Świata U23 w Lublinie? Nie byłam, ale oglądałem, ale tylko dziewczyny. Szkoda, mogłeś jechać, tak blisko było. Dziewczyny super zagrały, nie? Wiem. Pomagasz dziewczynom. Gratulujemy za Wicemistrzostwo Świata. Dziękuję za wywiad. Poproszę Wałbrzych.